Tam napotkaliśmy na duży problem, bo jakby ja nie planowałem tych środków na OSP przy Śląskiej 20 na ten zabytkowy budynek. Nagle okazało się, bo to spadło na nas jak grom z jasnego nieba wszystkich, że budynek no, grozi pewnym niebezpieczeństwem dla przebywających w nim osób. Chodziło o zagrożenie związane z dachem i stropem, które no, wymagają kompleksowej modernizacji. Zrobiliśmy projekt techniczny, szukaliśmy środków finansowych na to. Udało się i jedno i drugie, bo z projektem poszło w miarę sprawnie. Tutaj mieliśmy uzgodnienia z konserwatorem, to trochę trwało, to nas trochę przytrzymało, bo budynek jest wpisany do ewidencji zabytków. Natomiast ostatecznie udało nam się stworzyć całą kompleksową dokumentację na wymianę, to będzie całkowita wymiana dachu z konstrukcją oraz stropu. To są jakby najważniejsze prace. Jest też tam wzmocnienie fundamentów, ale to są te najważniejsze prace, których koszt to jest blisko 1 000 000 zł. Natomiast pozyskaliśmy na to zadanie ponad 80% dofinansowania z Rządowego Funduszu Odnowy Zabytków, czyli 800 tysięcy złotych to jest zewnętrzne dofinansowanie, gmina dołoży niespełna 200 tysięcy. Jesteśmy już po przetargu, podpisałem umowę z generalnym wykonawcą, jest nim lokalna firma z Jaworzna, która będzie realizować tą inwestycję. Wykonawca ma 8 miesięcy na zrealizowanie tego zadania, czyli powinna być wszystkie prace budowlane powinny być skończone do połowy lipca przyszłego roku. I fajnie się to zbiega, bo to dla strażaków z Chrzanowa chyba jest bardzo dobra informacja, ale nie tylko z Chrzanowa, bo przecież ten budynek Śląska 20 to jest taka kuźnia kadr, nie tylko chrzanowskiej, ale małopolskiej straży pożarnej. Z tego budynku wychodzili komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej. To była pierwsza siedziba straży pożarnej na terenie naszego powiatu, więc warto w ten budynek zainwestować, żeby on mógł jeszcze przez wiele, wiele długich lat służyć kolejnym pokoleniom, nie tylko strażaków, ale także mieszkańców. Mamy tam piękną salę, w której kiedyś odbywały się posiedzenia Rady Miejskiej w Chrzanowie. Bardzo bym chciał tę salę fajnie odnowić i również wykorzystać na takie właśnie różnego rodzaju ekspozycje czasowe lub stałe naszego muzeum, we współpracy oczywiście z ochotnikami. Natomiast no, druga bardzo dobra informacja dla strażaków to, że jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na budowę nowej siedziby OSP w Płazie. Tam też pozyskaliśmy na to pieniądze ponad 5 milionów złotych. Całkowity koszt budowy tego budynku to blisko 6 milionów. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia będę już miał gotową i podpisaną z generalnym wykonawcą umowę. Czy ten remont, który jest planowany w tej zabytkowej strażnicy OSP na ulicy Śląskiej, rozwiąże już de facto problemy? Już pozostaną tylko raczej prace kosmetyczne w środku? Tak, w ten sposób rozwiążemy wszystkie problemy techniczne. Budynek będzie w pełni bezpieczny, będzie mógł służyć przez kolejne dziesięciolecia strażakom, ochotnikom i mieszkańcom Chrzanowa. Natomiast potem oczywiście zostaną już takie prace związane, nie wiem, z odnową samej elewacji, właśnie z odnową tej sali, o której wspominałem, ale to są już prace, można powiedzieć, takie wykończeniowe, czy też związane z upiększaniem budynku. Już nie te konstrukcyjne, które teraz będą za nami.